dwa pytania. Drugie pytanie jest ilustrowane. Ilustrowane jest filmem. Oto fragment opowiadania słynnego poety o Paganinim. Napisał go pod wrażeniem jego koncertu. I tutaj cytuję. Teatr Hamburski był miejscem tego koncertu. Zobaczyłem w lożach pierwszego piętra całą elitę świata kupieckiego, cały olimp bankierów i innych milionerów, bogów kawy i cukru. I ich otyły żony, boginie Junony z przedmieścia i Afrodyty z wałów miejskich. Cała sala pogrążona była w uroczystej ciszy, wszystkie oczy zwrócone ku scenie, wszystkie uszy nastawione do słuchania. Mój sąsiad, jakiś bogaty makler futrzany, wyjął brudną watę z ucha, żeby mógł lepiej wchłaniać te cenne dźwięki, które kosztowały go 2 talary wstępu. W końcu ukazała się na scenie ciemna postać, jakby wyszła spod ziemi. Był to Paganini w czarnej gali. Czarny frak i czarna kamizelka o strasznym kroju, jaki może przepisany jest przez etykietę piekieł na dworze Proserpiny. Fragment ten pochodzi z cyklu opowiadań Noce florenckie. Kto tak opisywał koncert Paganiniego? I drugie pytanie, jak już mówiłam, jest związane z fragmentem filmowym. Proszę posłuchać, popatrzeć i odpowiedzieć, który to utwór Paganiniego. Grać będzie Andrzej Kulka, proszę o film. Dziękuję bardzo, a więc nazwisko słynnego poety. Czy ja mógłbym prosić o powtórzenie tego fragmentu muzycznego? Tak, oczywiście. Poproszę kolegów, aby byli tak mili i jeszcze raz ten fragment nam pokazali. A powiem tymczasem na nazwisko słynnego poety, jeśli można. No już może pan wysłucha spokojnie. Mierzymy czas, 2 minuty. Heinrich Heine jest tym poetą, natomiast jeśli chodzi o utwór, to były to Nel cor più non mi sento, wariacje na temat Paisa. Tak, brawo, cudownie. Przed panem już są pytania za 12 tysięcy. Czytam pierwsze pytanie. Paganiniego otaczała atmosfera sensacji. Opowiadano, że spędził kilka lat w więzieniu, że zasztyletował kochankę i rywala. Szeptano, że duszę zapisał diabłu, a czwarta struna, na której grał tak fenomenalnie, pochodzi z jelit żony, którą własnoręcznie udusił. Podziwiano jego technikę, ale często krytykowano zły smak artystyczny i tanie efekty. Nie wiadomo, ile w tym było autoreklamy samego Paganiniego, a ile kryło się za tym zawiść wrogów. Święty nie był. Miał słabość do kobiet i hazardu. Zapoczątkował niewybredne metody reklamy na wielką skalę. Jego entuzjastą był Liszt, Schumann, Chopin. Również po koncertach w Warszawie gazety prześcigały się w zachwytach nad jego grą, ale niektóre próbowały ją zdyskredytować. Proszę wymienić przynajmniej jedną gazetę warszawską, która ostro krytykowała Paganiniego i zarzucała mu szarlatanerię artystyczną. To jest pierwsze pytanie, drugie jest znowu związane z
fragmentem filmowym. Po wysłuchaniu proszę powiedzieć, który to utwór Paganiniego. Proszę o film. Mierzymy czas 2,5 minuty. Więc jeśli chodzi o tę gazetę, to na przykład Powszechny Dziennik Krajowy. Tak. A utworem, którego słuchaliśmy, były wariacje na temat, wariacje z Mojżesza. Tak, brawo, bardzo dobrze. A ja nie powiedziałam, kto grał, więc nie dziękuję mam pewności. Bardzo. Dziękuję. To był, to była odpowiedź za ile? Proszę. Z mojej strony za ile? Za 3 minuty? Za darmo. Za darmo, panie redaktorze. Pierwszy. Który numer pytania? Pierwszy. Nawet się pan nie zastanowił, pani Marku, ani sekundy, czy grać do końca. Czytam pytanie za 25 milionów. Proszę powiedzieć, w którym ze swych utworów Paganini cytuje melodię hymnu austriackiego. Mierzymy czas, 2 minuty. Maestro, za sonata sentimentale. Brawo, cudownie! Panie Marku, 2 tygodnie temu gratulowałam tutaj panu. Czy nie uważa pan, że to jest festiwal Marka Krukowskiego? No chyba nie, to tak się po prostu złożyło. Ja muszę państwu przypomnieć, że 2 tygodnie temu pan Marek Krukowski wygrał naszą główną nagrodę z francuskiego impresjonizmu w malarstwie. Przypominam jeszcze raz, że był po drodze Mendelssohn, Donizetti, Vivaldi, Schumann, tak? Leonardo da Vinci i Fauna Azji, ale Fauna Azji, Schumann i Vivaldi nie zakończyły się powodzeniem. Czyli która to jest? Piąte zwycięstwo. Dwa tygodnie temu pytałam pana, jakie przeznaczenie ma ta nagroda i pan powiedział, że ma tyle przeznaczeń, że na pewno nie wystarczy. Czy dziś, po dzisiejszej wygranej już wystarczy? Powinno wystarczyć, o ile pierwsza poszła w zasadzie na długi. To druga powinna wystarczyć na życie na najbliższy czas. Panie Marku, jest pan studentem 5. roku. Domyślam się, że pisze pan pracę magisterską. Zamierzam pisać. A czy już temat tej pracy jest ustalony? Temat pracy już jest ustalony. Czy mógłby nam pan się pochwalić, jak on brzmi? Czy to jest bardzo zawiły? Brzmi Parmenides a Platon. Teoria bytu i niebytu. O, bardzo. Znaczy odwrotnie, dokładnie to jest odwrotnie. Teoria bytu i niebytu Parmenides a Platon. Życzę, żeby otrzymał pan z tej pracy 5 i żeby egzamin poszedł wspaniale i żeby już na następnej eliminacji przyszedł pan jako świeżo upieczony filozof. No ja mam nadzieję, że wcześniej będą eliminacje, a nie dopiero wtedy, kiedy... Ale przecież pan teraz już będzie niedługo brał. Och, nie, jeszcze nie. Nie zacząłem jej pisać. Jeszcze pan nie zaczął pisać. Panie mecenasie, proszę bardzo o nagrodę. Ja panu wręczam główną nagrodę tego turnieju. Dziękuję bardzo. Raz któryś... No na razie ten wypad z drugi, piąty już, tak. Dziękuję.